Jak leci, drogie dzieci, a więc kontynuujemy naszą epopeję. Jesteśmy, czy się szykujemy przypadkowo? Wiemy się tutaj na Ektor. Nie, ale będziemy się szykować. Ekwador, my cię chcemy podbić całkowicie. To jest naszym przyjacielem. Jesteśmy z Paragwajem i Wenezuelą. Okej. Okay. To było na tyle i teraz będziemy sobie czekali pomału. Argentyna się mobilizuje. Jaka jest wojna Argentyny? Argentyna i Paragwaj kontra Boliwia. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Teraz bardzo byśmy nie chcieli, żeby nas złapali, ponieważ im bardziej tutaj pociągniemy do końca, tym mniej punktów niesławy dostaniemy. Okej, teraz technologię. Co my teraz weźmiemy? My weźmiemy chyba... Moglibyśmy pójść tutaj, żeby mieć prestiż, ale tak naprawdę prestiż dla... Pójdziemy na... edukację, czy pójdziemy na pluralizm? Tu jest pluralizm. I to nam pomoże przecież w ekstra bonusy w naukowych sprawach. A tu mamy jeszcze industry. Industry, chemia nam nic nie daje, natomiast medycyna nam daje to, że będziemy mieli mniej, będziemy mieli szpitale wojskowe, armia atryczna jest 5%. Oraz będziemy mieli, populacja nam będzie lepiej rosła, no to weźmiemy tutaj to i później medycynę. Taki jest plan. Okej, okay, gwiazda. Dania, bababa. A co Ameryka robi? Czekaj. Ameryka jest na wojnie z Meksykiem i Kolumbią? Tak, fantastycznie. Ponieważ Kolumbia jest z Ekwadorem i Meksyk też jest z Ekwadorem. To bardzo niedobrze dla nas. Tworzy już ruchy narodowe, nie tylko, są też reakcjoniści. Jest problem. Może być rewolucja. Tak naprawdę kontrrewolucja. Minus 25% szybkości w nabieraniu, w sfingowaniu papierów. Zostaliśmy zdetektowani, wykryli nas, ale mamy tylko 6,3 niesławy. To jest bardzo mało. Bardzo mało. 96 dni. Poczekamy jeszcze chwilę. Okej. Okay. Teraz się ustawimy. Ustawimy się w Yurimas. Dobra jest. Idziemy do Yurimas. Zrobimy mobilizację. Oczywiście zrobimy budżet 100%, żeby mieli jak najwięcej zorganizowania. Jakich generałów mamy? Żadnych nie mamy. Nie mamy jakiegoś generała. Czy mamy jakiegoś fajnego gościa, który jest zajebisty we wszystkim i w ogóle wspaniały i cudowny? Boże, atak minus 2. Defensywa minus 2. Ten jest we wszystkim zły. Ale jak nie ma generała, to jest atak minus 2 i defensywa minus 2, więc lepszy jeden. Ten ma szybkość słabą, ale za to organizację ma dobrą. Morale jest słaba. Okej, okay, nie ma dobrej organizacji, ale nie mamy nic dobrego. No, God, nie mamy nic dobrego. Ten ma szybkość minus... Boże, naprawdę nie mamy nic dobrego. Szybkość minus 5, okej, okay, niech będzie ten gość. Jazda.
jest armia. Teraz nasi żołnierze spacerują powoli. Nabierają osoby w organizacji. Śpieszamy. Mamy casus belli kontra Ekwador. Mamy też polityczną decyzję o Amazonach, Indios. I to jest interesująca decyzja, ponieważ czy chcemy, żeby nasz kler mówił w języku tych Indios, w tym indiańskim, amazońskim języku, wtedy nasi księża dostają 4 politycznego obudzenia, natomiast wszystkie populacje, które nie są południowe Andy, South Andy, Pastazie, Pastaza to tam nie ma w ogóle ludzi, to jakbym nie zrobił, to jest nic. Pastaza 22 tysiące ludzi, to jest nic. Niech wszystkie popy dostaną jeden od przebudzenia. Mamy chemię. Już dojdziesz, gościu, tutaj niedługo. Okay, mamy armię. Teraz my jesteśmy z Wenezuelą, tak? I ona ma siłę 7. Teraz jest wielki problem, bo my mamy siłę 5 i oni przejęliby po całą wojnę. Paragwaj, ty jesteś na wojnie. Patrzymy. Co? Dupa. Idziemy na wojnę. Idziemy na Zamorę. Powinniśmy szybciej zajmować to miejsce, ponieważ mamy rekonesans, mamy tą kawalerię. Paragwaj, czy ty byś się zgodził z nami być? Oni to zaakceptują. Paragwaj, ile ty masz siły? 2. Okej, no to dobrze. To... Oni będą z nami. Wenezuela, czy ty będziesz ze mną? Tak, ale ja mam cię w dupie. Dlaczego? Bo jesteś silniejsza militarnie niż ja. I kto... Paragwaj się zgodził. Armia przyszła tam. I teraz... my jesteśmy liderem tej wojny. Natomiast jakby przyszła... Wenezuela, to ona jest silniejsza militarnie. I ona będzie liderem tej wojny. Więc my tego nie chcemy. Gdzie on idzie? On idzie do pióra. Chcemy próbować złapać tutaj. Research zrobimy, kulturalny, co ja powiedziałem, medycynę, tak. Jak widzimy, oni bardzo wolno biorą, ponieważ nie mają pewnie kawalerii. Mamy kawalerię, co nam to szybko idzie. Dania kontra Austria, nas to nie obchodzi. Te wszystkie teraz krajki będą, gdzie będzie demobilizacja. Okej, okay, Zamora jest nasza. Teraz nasz generał, jak jest dobry w ataku, neutralny. Próbujemy go wziąć. Patrzymy, jak to pójdzie. Mamy decyzję polityczną, czy chcemy ten samizdat, żeby był. Dobrze, gdzie oni idą? Oni idą do Loja. Locha, a my będziemy 28 July, a oni będą 26 July. Nie. My teraz pójdziemy do Locha. Teraz pójdziemy do was i będziemy was próbować złapać. Stop. Oni będą w Locha 1 augusta, a my będziemy 3 augusta. Niech to tak. Idziemy do Locha teraz. Tak. W Locha, czy będziemy was mogli złapać teraz? To jest dobre terytorium, żeby was złapać. Tutaj nie ma gór, nie ma nic. Dobry teren jest, płaski. I powinniśmy, nie, oni nie powinni dostać bonusa do obrony. Zobaczymy? Złapiemy ich, tak. Bardzo dobrze. Mamy akcję. Oni mają tylko 2 brygady, 5900 żołnierzy. Mamy 5 brygad, 14700. Oni mają super generała. My mamy, przechodzimy przez rzekę, okej, niech będzie. Ale mamy większy rzut kostką.
Czyli 5, 6, 7, a mamy 9 minus 1, czyli 8, czyli wygrywamy tą pierwszą rundę. Następny rzut kostką zaraz będzie. Okej, okay. Ich zaraz pokonamy. To bardzo dobrze. Mimo, że mają generała zajebistego, defensywa plus 5. Wow. Teraz mamy 0, a oni mają 8. To źle dla nas, ponosimy straty. Ale ich pokonaliśmy. Gdzie ta armia idzie? Do Gilgil. My za nimi. Trzeba ich pogonić. Ponieśliśmy straty, ta brygada poniosła straty. Mamy gwiazdki, czyli to już są weterani bardziej. Brazylia atakuje Boliwię. Teraz ich wykończymy maksymalnie chyba. Już nie ma tej armii. My teraz zdobyliśmy Zamora. Zamora, jak mówiłem, jest 7 tysięcy ludzi tam. My pójdziemy do Quito. Dlaczego Quito? Bo to jest ich główna prowincja, tam jest 78 tysięcy ludzi. A oni, USA, mają wojnę z Meksykiem. Żeby Meksyk się teraz dobrze bronił z tą Kolumbią. Kolumbia, ile ty masz żołnierzy? Ciągle 7. To niedobrze. Ok, zaczynamy okupację Quito. Boliwia, właśnie żołnierze nie mogą tu przychodzić. Notabene, tu się pokazał taki obrazek. To oznacza, że oni budują swoją armię, ale to jest błąd. Oni będą próbowali, ponieważ armia jak się buduje, ona ma zero organizacji. A zero organizacji brygada nic nie warte. Nieważne, czy to są czołgi, czy coś, ale to jest nic nie warte. Jak się zbudują, to ich pokonamy najpierw, a jak okupacja nadejdzie wcześniej, wojna pomiędzy Brazylią i Boliwią, dobrze, i Argentyną chyba, oni już nie zdobędą tutaj, więc teraz, która jest największa? Czy weźmiemy te? Ty masz tylko 3 militarne siły, Kolumbia. To bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Znaczy, że Jankesi dali ci w pysk. Przegrywasz tę wojnę tutaj z Ameryką. Dziękuję wam, Jankesi Amerykanie. Thank you very much. My to wszystko chcemy zająć tutaj, te wszystkie miejsca. To powinno być szybko, bo to nie są góry. Cholera. USA pokonała Meksyk i Kolumbię. Bardzo źle dla nas. USA się demobilizuje, natomiast Kolumbijczycy wrócą. Meksyko się demobilizuje, a Kolumbia nie. My jesteśmy z Paragwajem, tak? Oni są na razie w wojnie przeciwko Boliwii. Jak pokonają Boliwię, jak idzie ta wojna boliwijska, troszeczkę wygrywają, ale nie za bardzo. Źle. Mamy już wystarczająco klery tutaj, czy nie jeszcze? Do 4% możemy dojść. Moja najbardziej... Okej, okay. To nie jest populacji tam dużo. Ile jest w Pataza? 3,13. Ile jest Atacama? Okej, okay, tu w ogóle się nie opłaca. Jest ponad 4, to za dużo. Ile jest w Lima? 3,37. Okej, okay, dobra. Esmeraldas jest nasza. To teraz Guayaquil. Stop. Co tutaj idzie? Idzie kolumbijska armia. Gdzie oni idą? Do Quito. Ile oni mają tej armii? Tylko 3. Kiedy oni dojdą do Quito? 1 maja. Okej, okay. To im trochę zajmie. Idzie następna. U, ich jest 5. To niedobrze. Ale im to bardzo długo zajmuje. Teraz jest siła ich 6. To bardzo niedobrze. Oni rosną w siłę w czasie okupacji. To niedobrze. Mamy.
Okej, okay. Loja jest moja, wszystko jest moje. Wszystkie miejsca są moje. Tena nie jest moja. Nie pójdziemy tak. Tak. A tak pójdziemy. Trzeba będzie wziąć Tena. Tutaj będę. Ile mamy punktów, żeby... Mamy dobry war score, słuchaj. Chcemy cię wziąć? Nie, bo... Hawaj jest w sferze Amerykanów. Mamy medycynę. Zastanawiam, może by wziąć taką militarną. To nam nie pomoże. Możemy zobaczyć, czy weźmiemy trochę romantycyzm. To nam podbije prestiż, ale prestiż tam nic nie daje. Budżet mamy dobry. Jeszcze nie zajmujemy się industrializacją. Trzeba kulturalnie pójść. Albo tutaj plutokrację i to pluralizm, znaczy to jest... Ty tego jest. 5. Socjalna reforma. 10. 15% ekstra. Też się liczy. A tu jest misja do cywilizacji. Jakbyśmy chcieli być tam kolonizatorem, ale nie chcemy być. Ale zrobimy to. Pluralizm się liczy. Zobaczymy, jak tam sytuacja. Niderlandy mają Treaty of London. Argentyna chce być z nami. Okej, okay, Argentyna. Ale Argentyna jest i tak silniejsza, to oni przy tej wojnie zrobią... Jest to przeciwko Boliwii. Oni w tej wojnie zrobią to chcą. Nie, 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 wy jesteście... Kolumbia się tu wpieprzyła zupełnie niepotrzebnie. Widzieliście, co się stało? Ja jestem teraz przeciwko Meksykowi. Brazylia zaatakowała Kolumbię. Wy to widzicie. Okupacja Quito jest koniec. Oni idą teraz do Buenaventura. Dlaczego? Ponieważ ich zaatakowała Brazylia. Oni są na... Brazylia jest na wojnie z Meksykiem, Kolumbią i Ekwadorem. To bardzo dobrze. Stop. Idziesz do Quito teraz. Gdzie ty? Idziesz do Esmeraldas. To my weźmiemy Quito. Wykonamy tą armię, to tu się pokaże. Zobaczymy, czy będziemy pierwsi. Mimo, że to są góry, to się gorzej robi te... Zajmuje się tą pozycję. To oni mają chyba gorszą technologię, czy coś im nie idzie. Mamy większą armię, nam jest lepiej. Absolutnie możesz przechodzić Argentyna po naszym terenie. Okej, okay, teraz. Ten generał jest w miarę słaby. Czy jest jakiś generał, który jest dobry w ataku? Ponieważ to by było bardzo dobrze. Atak 4. Wow. Miguel Campero, halo. Do widzenia, armia Kolumbii. Hasta la vista, Kolumbia. Mamy... Przechodzimy rzekę, ale mamy generała, który jest 4. Rzucamy kostką 6. Oni mają 5, generała 1. Więc jest cudownie. Brazylia powinna się powiedzieć obrigado za to, co zrobiłem wam.
Yeah, bitches. Okej, więc te wszystkie tereny są moje. Locha nie jest moja. Blue Reality dostaliśmy. Wenezuela będzie próbowała zaatakować Kolumbię. To bardzo dobrze dla mnie. To jest wspaniale dla mnie. Teraz zajmiemy Locha i zobaczymy, czy będziemy mogli zaaneksować Ekwador. Ok, USA poprawia sobie relacje z nami. Oni chcą być chyba naszym sprzymierzeńcem. Tak, oni chcą być naszym sprzymierzeńcem. Oni mają siłę 3 i to jest ok. My będziemy przeciwko Kolumbii. Jaką my mamy siłę, żeby tego nie spieprzyć? Mamy siłę 5. Jesteśmy najsilniejsi. Oni to zaakceptowali. Nawet was nie potrzebujemy. Okej, chyba wszystkie tereny są nasze, które... Ekwador cały jest pod okupacją. Tutaj jest armia meksykańska i Brazylijczycy. Meksykanie wpierdolili się tutaj. Bardzo niedobrze. O, ja spróbuję. Mamy. Możemy pójść z nimi i po prostu powiedzieć: aneksujemy cię. Nie, powiedzieli, że nie. Ponieważ liderem jest Kolumbia, a Kolumbia to jest wielka siła i na razie tą drugą wojnę wygrywają. Brazylia! Jak ci tu idzie? Wyniszczacie się nawzajem. Jest generał atakujący. My tutaj zobaczymy, czy tą armię będziemy mogli zbudować. Oni idą do Tena. To my też pójdziemy do Tena. Stop, gdzie teraz idziesz? Do Puka Urko. Wiem, że tu jest bardzo źle, ale spróbujemy was złapać, was rozpierniczyć. Holsztajn zbankrutował, Wenezuela się mobilizuje. Najwyższa pora, Wenezuela, kurde, pomóż nam. Gdzie ty idziesz teraz? Do José del Guaraviere. Boję się trochę tej armii meksykańskiej tutaj, bo mimo, że dostali ryja od Amerykanów, oni są w miarę silni. Oni idą San José del Guaraviere, to gdzieś tutaj idą. Okej, dobra. Pójdziemy do Tena. Armia jest. Ta Kolumbia się wpieprzyła tutaj nam. Bardzo mi się nie podoba. Ile tu jest ludzi? 19 tysięcy, 10 tysięcy, 2 tysiące. Tu nic nie ma, to nie warto tego robić za bardzo tutaj. Ale zrobimy to swoją drogą, by pomóc innym. Idę do Ibagué. Nie wiem, co to jest. To jest Wenezuela. Wenezuela zajmuje tutaj... Wenezuela dobrze działa. Zajmuje resztę Kolumbii. To my pomożemy Wenezueli. Okej, okay, mamy ofertę od Ekwadoru. Ekwador zgadza się, żeby była aneksja. I my się na to zgadzamy. Jak widzimy, jesteśmy teraz Peru. To jest Peru i nie ma Ekwadoru.
To był dawny Ekwador, a teraz jest Juncos Tena. Więc jest przepięknie. Naprawdę dobrze. Problem jest taki, że... Słuchaj, Kolumbia. Oni to zaakceptują, to... Po prostu oni nie chcą, bo oni są już na wojnie. Wenezuelą i tak dalej. I słuchaj, Kolumbia. Oni zaakceptują to, że Ekwador acquires Ekwador. Nie. Znaczy, że Ekwador przemieni się z powrotem, odejdzie ode mnie. To bardzo niedobrze. Nie. To nie ma mowy coś takiego. Ja się nie zgadzam. Wojna niestety się kontynuuje. Teraz nie będziemy nikogo atakować, bo ich armie są silniejsze. Tak? To jest za armia? Kolumbia, a to jest flota. Flota nie obchodzi za bardzo. Dobra, Argentyna. Nie. Tak za silny. A teraz weźmiemy generała. Stracimy prestiż, ale trzeba generała, który jest dobry w defensywie. O Boże. Ten jest plus 2. Okej. Okay. Mam kogoś lepszego. Mamy samych atakujących generałów. Ten jest dobry, defensywa 3 i atak 3. I tylko morale ma złe. To jest bardzo dobry generał. Ismael Toro, jesteś zajebisty, biorę cię. Jak widzimy, przejęliśmy cały ten teren Ekwadoru. Problem jest taki, że Kolumbia się nie zgadza na to i prowadzi dalej wojnę. To chamy. Ponieważ są razem z Meksykiem. Na szczęście jest brazylijska pierwsza armia. Candido Peña. Jesteś szczęścia, Candido. Jesteśmy z wami. Naprzód, Brazylia. Morduj ich. Okej, brazylijska następna armia tu się pokazała. Brazylia jest strong. Okej, nie jest taka silna, jak myślałem. Została pokonana. Niech to szlak. No to kontynuujemy dalej. Atakowanie tutaj tyły Kolumbii. A jakże? Dopóki możemy, pojawiła się następna armia tutaj. Gdzie jest ich stolica? Bogota. Okej, okay, my będziemy musieli wziąć Bogota i to za chwilę weźmiemy. Meksyko jeszcze chce, żeby Wenezueli naplić w twarz, ale spoko. Jest na razie ok. Japonia robi Meiji restaurację. Jest następna tutaj War Justification. Wielka Brytania będzie próbowała zaatakować Zulu. Zulu są interesującym narodem. Możemy nim grać w wanilii grze. Ale nie są na tyle silni, żeby się oprzeć Portugalii, a przede wszystkim Brytyjczykom. No nie są tacy silni, więc nie będą mogli tego robić. Dobra, jest. Weźmy to. Okej, okay, trzeba wziąć Bogota. Gdzie to jest ludu? 58 tysięcy. Naprzód. Jaki weźmiemy? Czy weźmiemy teraz, żeby się ludzie lepiej uczyli? Oczywiście, że tak. Się lepiej uczą. Ta wojna się przyciąga. Nie lubię tego. Czy wysyłamy peruwijską ekspedycję? Oczywiście, że tak. To jest armia kolumbijska. To bardzo niedobrze. Ale jak my zajmiemy im stolicę... Jak to szlak? Paragwaj miał rewolucję. I tu jest bardzo niedobrze. Tu jest Kolumbia. Wenezuela została pobita. Meksykańska armia tutaj jest bardzo silna. Więc my będziemy siedzieć w ich stolicy. Ponieważ ich stolica jest najważniejsza, dostajemy najwięcej punktów, jak już zajmiemy.
Jak widzimy, mamy żółte kolory, to oznacza, że nasi żołnierze już ponieśli straty takie, że nasze populacje z powrotem w domu, ci są z Lima, i ci są z Lima, mają problemy, żeby z powrotem nabrać sił. Na szczęście ruszyło tutaj powyżej ten ticker, jak widzimy, jest zielony ten trójkącik. To oznacza, że dodajemy sobie punkty tutaj ekstra, ponieważ okupujemy ich dużo. I teraz Kolumbia, słuchaj. They would accept this offer. Ok, i ja chcę zobaczyć, czy to przypadkowo dobrze rozumiem, ponieważ oni prawdopodobnie teraz wezmą tą ofertę, która jest za nic. Zobaczymy, jak to gra. Bo tutaj nic im nie oferujemy, tak? Zobaczymy. White Peace, biały pokój. To znaczy, że bardzo dobrze, słuchajcie. To oznacza, że już nie jesteśmy na wojnie ani z Meksykiem, ani z nikim. A Wenezuela... Jak to Wenezuela? Nie obchodzi mnie za bardzo. Wracamy do pióra, zrobimy demobilizację. I co najważniejsze, możemy teraz zrobić, widzimy to 3 na 4, możemy zrobić jeszcze ekstra brygadę. Mobilizacji mamy 0, ponieważ dopiero się zdemobilizowaliśmy. Wojna jest skończona. Idziemy teraz z powrotem do pióra. Teraz w pióra będziemy się spotykali, nie w Yumi Mama Mongas. Zbudujemy jeszcze jedną brygadę. Teraz zbudujemy brygadę artylerii z Cajamarca. Przepraszam, nie. Gdzie jest najwięcej ludzi? 1,1 tysiąca ludzi jest w Cajamarca, jak widzimy. Jak zbudujemy tutaj brygady, to jak poniosą straty, no to odbiorą straty. Natomiast w Quito jest 2,1 tysiąca ludzi, więc jak poniesiemy straty, no to będą mieli problemy. Ta populacja będzie miała problemy, żeby z powrotem odrobić te straty. Więc zrobimy na razie w Cajamarca. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Wrócimy z powrotem. Clergyman już mamy wystarczająco. Mamy 4%, akurat złapałem. Ekwador! Nasza największa rejon teraz, nasz największy stan, to nie są nasze stany, które mieliśmy. To jest Ekwador. Na szczęście w Ekwador, wydaje mi się... Zobaczymy, czy tutaj możemy mieć klerów. Tak, 1,25, więc tu zrobimy klerów. I teraz zobaczymy w Ekwador. I tylko w Ekwador mamy North Andean. To są północne Andy, a my jesteśmy południowe Andy, więc mamy nową populację. Quechua już wchłonęliśmy dużo, natomiast mamy nowych, których trzeba wchłonąć. North Andean. Ja grałem, testowałem tę grę przedtem, żeby zobaczyć, jak się to gra. To miałem coś takiego jak wóz drzymały i się pokazało, gdzie strasznie traciłem prestiż, ponieważ pewien rolnik, który nazywał się Drzymała, a pochodził z Quechua, robił mi koło pióra. I naprawdę to było zajebiste wydarzenia, jeden po drugim, traciłem dużo prestiżu i bardzo mi się to podobało, że Szwedzi znają lepiej historię Polski niż polskie dzieci Gimbaza. No cóż, od Gimbazy nie można za dużo oczekiwać. Więc słuchajcie, zachowuję tą grę, żeby nie było, kurde, że coś oszukujesz, wujku Timo. I słuchajcie, w następnym widły zobaczymy, co będzie grane. Idzie nam bardzo dobrze.